Szanowni Państwo, witam Was podczas studium biblijnym w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Nazywam się Krzysztof Roszkowski. Chciałbym przedstawić moich przyjaciół, z którymi będę studiował Pismo Święte, moją małżonkę Różę, moich przyjaciół Alinę i Stanisława, długoletnich małżonków. A tematem dzisiejszej lekcji jest rodzina. Zanim otworzymy Pismo Święte, chcemy prosić Ducha Świętego, aby uzdolnił nas do pojmowania tej tak ważnej dla nas wszystkich lekcji. Do modlitwy poproszę Różę. Drogi nasz Panie i Boże, wdzięczni Tobie jesteśmy za to, że możemy teraz wspólnie otworzyć Słowo Twoje i uczyć się tego, co Panie przekazałeś nam na kartach Biblii. Prosimy Cię o Ducha Świętego, aby kierował tym studium biblijnym. W imieniu Jezusa Chrystusa prosimy Cię o to. Amen. Amen. Drodzy, tematem dzisiejszej lekcji jest małżeństwo jako dar jeszcze z Edenu. Skąd się wzięła instytucja małżeństwa? Drodzy, skąd się bierze geneza rodziny? Gdy czytamy Biblię, to już na początku tej księgi, właśnie przy stworzeniu świata, również jest mowa o powołaniu rodziny jako takiej postaci małżeństwa. Tak, drodzy, w pierwszym rozdziale Księgi Genezis i wierszu 27 czytamy: I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Człowiek stworzony jako kobieta i mężczyzna. Dwoje różnych co do rodzaju, ale tej samej godności ludzi, tworzących jedno, tak jak Bóg tworzy jedno. Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. To jakby święta rodzina stwarza człowieka na swoje podobieństwo. Drodzy, Adam wyszedł spod rąk Stwórcy jako doskonała istota. Niemniej, jak czytamy w pierwszym rozdziale, Adam czegoś potrzebował. Bóg przyprowadził do niego wszystkie zwierzęta, aby je nazwał, ale jak czytamy w Słowie Bożym, nie znalazła się dla niego pomoc odpowiednia. Dlaczego czuł się niedobrze? Wydaje mi się, że dlatego, ponieważ Adam zauważył, że wszystkie te zwierzęta miały pary. One były szczęśliwe, a on czuł, że czegoś mu brakuje. Brakowało mu tej cząstki miłości, z którą mógłby się dzielić. Dziękuję. Czegoś mu brakowało. Nazwijmy to po imieniu. Czego mogło mu brakować? Na pewno czuł się samotny. Dzisiaj w Polsce ponad 51% ludzi czuje się osamotniona. Nawet 25% związków partnerskich czy małżeństw czuje się osamotniona. Dlaczego? Jak myślicie? Pan Bóg zauważył, że Adam zrobił się smutny. I pyta się, dlaczego on jest smutny. Bo zrozumiał, że nie ma pary. On widział, jak zwierzątka mają pary. A on jest sam. I dlatego Pan Bóg mu uczynił pomoc. Tak, pomoc. Ale pamiętamy, że równą co do godności. Mimo że dzisiaj, szczególnie na Bliskim Wschodzie, status kobiety jest w dalszym ciągu niski, to jednak w naszej kulturze kobieta jest równa mężczyźnie. Czy aby na pewno, czy zgodzicie się z tym stwierdzeniem, że kobieta jest na równi traktowana z mężczyznami? Jak najbardziej. Już na samym początku jest powiedziane, że Adam jako mężczyzna potrzebował wspólnoty. I tą wspólnotę
właśnie uzupełniała Ewa. I dlatego też jest bardzo ważną rzeczą, żebyśmy zrozumieli, że małżeństwo jest początkiem rodziny powołanej na kuli ziemskiej. Powstaje tylko pytanie, dlaczego, jak właśnie Krzysztof wspomniał, dzisiaj znajdują się różnego rodzaju rozbicia i brak tej wspólnoty. I tutaj powinniśmy się zastanowić nad tym, na czym polega wspólnota tej mikrorodziny powołanej przez Boga. Tym bardziej, że wspólnotę tą jako małżeństwo celebrował sam Bóg. Pragnę to podkreślić, że instytucja małżeństwa pochodzi jeszcze z Edenu, że to Bóg celebrował zaślubiny pierwszej pary małżeńskiej. Oto dwoje różnych od siebie ludzi staje się jedną całością, uzupełniając siebie nawzajem. Poprzez te lata małżeństwa zrozumiałem, że jesteśmy stworzeni jakby niekompletni. Człowiek właściwie potrzebuje drugiego człowieka. Mężczyzna potrzebuje kobiety, mąż żony. Wtedy jesteśmy prawdziwie ludźmi. Wtedy możemy naprawdę odzwierciedlać Boże ideały małżeństwa i rodziny. Niestety szatan zadbał o to, aby rozbić ten nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Dzisiaj w naszym społeczeństwie coraz częściej mamy przykłady rozbicia rodziny, rozbicia związków małżeńskich. Dawniej, gdy śledziłem te 15-20 lat temu statystyki, widziałem, że jeden rozwód na 10 lat, a dzisiaj co czwarte małżeństwo zakładane obecnie rozpada się. Dlaczego tak się dzieje? Jak myślicie? Dlatego, że ta wspólnota, która celem było stanowić jedność, została zrujnowana i to przez człowieka. Człowiek kieruje się w tej chwili bardziej w kierunku partnerskim, to znaczy mąż sobie, żona sobie. I idą często różnymi drogami, ale według etymologii tej biblijnej my dowiadujemy się, że Bóg powołał tą wspólnotę, aby byli razem i byli szczęśliwi, nie doraźnie, ale wiecznie. Tak, proszę. Ja sądzę, że małżeństwo, każdy pochodzi z innej kultury, inaczej wychowany i teraz tutaj konflikty powstają. Jeśli nie ma miłości, jeśli jest miłość, i zauważy twój partner, że ty coś mądrzejszego powiesz, czy jesteś mądrzejsza pod pewnym względem, to przyjmuje to. A kobieta znowuż ceni bardzo swojego męża jako potężnego władcę, opiekuna domu i przez to bardzo jest zadowolona z tego, że ta wspólnota dochodzi, bo mają wspólne cele i wspólne dążenia. Też różnimy się od siebie, bo kobiety jednak są inne, mężczyźni inni, jednak tworzymy to wspólno. Kiedy? Kiedy naprawdę jest ta miłość między małżonkami. My już jesteśmy małżeństwem 26 lat. I powiem szczerze, że dla mnie moje małżeństwo jest teraz jeszcze na jakimś wyższym, można powiedzieć, poziomie. Dla mnie jesteś super przyjacielem. I życzyłabym tego wszystkim, żeby właśnie tak było. Bo na tym właśnie polega małżeństwo, że ludzie coraz bardziej rozumieją się, coraz bardziej wychodzą sobie naprzeciw, pomagają sobie nawzajem. Zauważmy, w Piśmie Świętym pisze wyraźnie, że Bóg, stwarzając kobietę, nie stworzył ją gdzieś tam z nogi czy z jakiejś innej części ciała, prawda, Adama, ale z żebra, aby była blisko przy nim, przy jego boku, aby tworzyli jedno.
Tak, dziękuję. Faktycznie kobieta, gdy stoi na ślubnym kobiercu, to stoi obok mężczyzny. Nie gdzieś z przodu, ani z tyłu, nie gdzieś pod pantoflem. Tak. Wyżej czy niżej. Tak? Wyżej czy niżej. Ona powinna być partnerem w małżeństwie. Uzupełniać moje braki. Bo niestety, musimy to powiedzieć sobie otwarcie, mężczyźni, nie jesteśmy stworzeni, aby być samotni. Chociaż wielu młodych ludzi dzisiaj wybiera życie, nie wchodząc w formalny związek, to jednak potrzebujemy być razem i potrzebujemy błogosławieństwa Bożego, ale nie tylko Bożego, bo potrzebujemy też ten związek uspołecznić, aby był szanowany, aby ten owoc miłości w postaci dzieci miał prawną ochronę, z czego dzisiaj no, niestety wielu ludzi nie korzysta, pozostając sami, bez związku, formalnego związku małżeńskiego. Proszę. A dlaczego tak się dzieje? Bo są niedojrzałymi ludźmi. Kiedy my się pobieraliśmy z mężem, to było po wojnie. Ja miałam 19 lat, mąż miał 21 i my byliśmy już dojrzałymi do małżeństwa. Byliśmy już samodzielni, bo mając 18 lat już wyszłam z domu, mąż jeszcze wcześniej, bo takie losy były wojenne. I przez to dojrzeliśmy szybciej. Teraz młodzież ma bardzo wygodne życie w oparciu o rodziców i nie dojrzewa tak szybko. I brak mu mądrości przez to, że raczej ceni wygody, zabawy, rozkosze tego świata, niż poświęcenie się dla drugiej osoby. Tu egoizm wychodzi bardzo wielki. Proszę. Bardzo ważną rolę odgrywa ten glejt, który łączy mężczyznę i niewiastę, który łączy męża i żonę. Czym? Na czym polega ten glejt? Miłość, jedność i wierność. Jeżeli te cechy będą pielęgnowali jedno i drugie, będą zawsze obok siebie, będą źle się czuli bez ciebie, będą kalekami po prostu. I dlatego jedno drugiego wspiera, jedno drugiemu pomaga, jedno drugiego po prostu jakby prowadzi do wspólnego celu, jakie sobie obrali i ślubowali. Ja tego uważnie słucham, bo wiem, że jesteście długoletnimi małżonkami. Jak długo jesteście w związku małżeńskim? No, w tym roku mijać będzie 66 lat. O, drodzy, moje gratulacje. Tak, i chwała Bogu. Możemy tylko jedno powiedzieć w tej chwili z perspektywy minionego czasu. Gdzie sami nawet zastanawiamy się, co było tym właśnie głównym powodem, że my przetrwaliśmy tyle lat w jedności, miłości, wspierając. No, miałem właśnie jedno o to zapytać. Drugiego. Polegało to na tym, że musi być wierność i słowu, i czynowi. Słowu, które daliśmy przy ślubie, gdy zawieraliśmy małżeństwo. To nie jest tylko akt przejściowy na czas wesela, ślubu, czy może najbliższych lat, ale to jest słowo na całe życie. Również chodzi o to, ażeby też pozostać też i wiernym pod każdym względem. Jedno drugiego chroni, jedno drugiego ubezpiecza, jedno
z drugiemu wychodzi naprzeciw i jednemu i drugiemu jest źle bez siebie. I dlatego, jeżeli jesteśmy wierni temu postanowieniu, któremu ślubowaliśmy, a które Bóg automatycznie przyjmował te śluby przed tron łaski swojej, nie obawiajmy się przyszłości. Bóg będzie wspierał, Bóg będzie pomagał i będziemy zwycięzcami, pomimo że bywają różne doświadczenia ludzkie. Tak. Ja chciałam uzupełnić, że małżonkowie mają się wspólnie wspierać. To znaczy, żona nie może zapomnieć, dlaczego została stworzona. Została stworzona, żeby była pomocą swojego męża. I dlatego bardzo dobrze, jeśli żona też pracuje i mąż pracuje, wtedy można wychować dzieci i dać radę w życiu. A jeżeli jedno tylko jest ciężarem dla drugiego, to wtedy już są sprzeczności. Drodzy, powiedzieliście o tym, co cementuje związek małżeński. To jest ta miłość, ale ofiarna. Wiecie, bo dzisiaj, gdy spojrzymy na pierwsze okładki wielu czasopism, tam aż ta miłość tryska. Często czytamy o seksie, co też miłość, ale to, co utrzymuje małżeństwo w całości, to jest miłość ofiarna. Jezus Chrystus jako głowa Kościoła, jako oblubieniec tej oblubienicy Kościoła, on objawił tę miłość na krzyżu, ofiarując siebie, dając siebie. I zawsze, jeśli miłość jest ofiarna, to przetrwa małżeństwo każdy kryzys. Źle, jeśli jedno i drugie chce korzystać, brać. Wtedy mogą rodzić się pretensje, żal. Wiecie, kiedy młodzi ludzie pobierają się, często widzą w sobie ideał. Mężczyzna, młody mężczyzna powiedzieć, o to jest ta najpiękniejsza, najlepiej gotuje, sprząta, ubiera się, taka miła. A po 3 latach małżeństwa okazuje się, że jest najgorsza. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Co się stało z tą miłością? Proszę. Dlatego, że nie pozostali, nie są wierni temu postanowieniu, które przy ślubie zawarli. Tak. Dlatego, że złamali tą przysięgę. Wtedy ma dostęp zupełnie inny duch, inne realia i zamiast jednoczyć i łączyć, rozsadzają małżeństwo. Proza życia dostarcza nam wielu sytuacji, które stawiają nas na próg decyzji. Wyobraźmy sobie młodego mężczyznę, który wybiera się w podróż w delegację. Jest dopiero co ojcem, urodził mu się syn, nocne czuwania, te zmiany pieluch i tak dalej. Zmęczony, jedzie w podróż razem ze swoją sekretarką, piękną kobietą, która daje mu w niedwuznaczny sposób do zrozumienia, że chce mieć romans. I tutaj teraz ma tę sytuację, dylemat, co zrobić. Stoi na progu decyzji. I kiedy wspomni to, co powiedziałeś, Stanisławie, że on przyrzekał w obecności świadków widzialnych i niewidzialnych wierność. Nawet to uczucie, które może wyblakło w tym momencie z wyniku może przemęczenia, może szarzyzny życia, ono zaczyna nabierać ważności. Jeśli on wtedy przywoła w pamięci swoją ślubną przysięgę, uczucia wracają. Ale można też inaczej. Można ulec chwilowej emocji, namiętności i zrujnować to, co jest najcenniejsze, drodzy. Bo dzisiaj, zresztą w każdym wieku, dobrobyt społeczeństwa,
kraju, zależał od jakości rodziny. Kiedy rodzina była w niełasce, to i naród upadał. Właściwie wszystkie cywilizacje, wielkie cywilizacje, one przeminęły. Dlaczego? Z powodu kryzysu w rodzinie. Dlatego jest to tak bardzo ważne, żebyśmy pielęgnowali ten ogród miłości w rodzinie. Rodzina to mąż, żona i dzieci. Zadam wam pytanie. Właściwie zadałem to pytanie już wielu osobom. Gdybyś chciał założyć rodzinę, to ile chciałbyś mieć, by mieć dzieci? Zwykle ludzie odpowiadają dwoje albo troje. Ile wy planowaliście mieć dzieci? No, to znaczy, nie było jakichś planów ilościowych. Chodziło o plany raczej jakościowe. Modliliśmy się, żeby Bóg dał nam takie dzieci, które by były błogosławieństwem. I dlatego z drugiej strony no, mieliśmy takie mrzonki mieć aż sześcioro dzieci. Ale życie jest bardzo trudne. Zrozumieliśmy, że troszeczkę za bardzo wyszliśmy przed szereg, naprzód, nie zdając sobie z tego sprawy. I dlatego dziękujemy Bogu za trójkę dzieci, które Bóg nas obdarzy. Proszę. Właśnie mąż planował sześcioro, a jak już troje urodziliśmy, ja mówię, razem urodziliśmy, to ja powiedziałam, będziemy mieć, Stasieńku, sześcioro. Kiedy połączą się w pary, to będzie sześcioro. On mówi, właśnie, słusznie. Drodzy, to chwała Panu, że wychowaliście troje dzieci. Ja razem z Różą planowaliśmy troje, wyszło czworo. Oczywiście niczego nie żałuję. Mamy czterech wspaniałych synów. Ale wielu ludzi dzisiaj, mimo że wchodzi w związek małżeński, nie chce mieć dzieci. Dlaczego? Co się dzieje? Wygoda. Egoizm. Egoizm właśnie bardzo często dla własnej wygody. Mieć dzieci to jest pewne poświęcenie. Z jednej strony radość, z drugiej strony wielkie poświęcenie i bardzo często ludzie nieraz nie zdają sobie z tego sprawy. Ale też myślę nie tylko ten komfort, którego może zabraknąć, bo trzeba będzie się dzielić tutaj tym z jednym, dwoma czy trzema osobami więcej. Może nie pojedziemy na wczasy, na urlop i tak dalej. Ale myślę też o innych czynnikach, bardziej takich obiektywnych. Bo co ciekawe, nasze panie rodzą dzieci w Anglii, a nie chcą rodzić w Polsce. Może dlatego, że tam czują się bezpieczniej. Faktycznie czytamy w Piśmie Świętym odnośnie pierwszej pary małżeńskiej te słowa. Jest to drugi rozdział Księgi Genezis, wiersz 24. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączą się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Bóg polecił odłączyć się mężczyźnie od domu rodzinnego, zbudować swój dom i tam założyć rodzinę. Ta pępowina musi być odcięta. Często zdarza się, że właśnie kiedy młodzi ludzie nie opuszczają gniazda rodzinnego, tylko zostają z rodzicami, dochodzi do różnych konfliktów, do różnych sprzeczek. I nawet małżeństwa bardzo szybko rozchodzą się. Mamy nawet znajomych, którzy właśnie poprzez takie właśnie problemy rozpadło się ich małżeństwo. Dlatego ta zasada, którą Bóg napisał nam wyraźnie na kartach Słowa Bożego, jest bardzo ważna. Tak. Młode małżeństwo często na początku, wiadomo, przeżywa kryzys, są różne problemy, trudności może w wychowywaniu, ale młode małżeństwo poradzi sobie zawsze,
jeśli oczywiście to małżeństwo będzie tym darem z Edenu, błogosławionym przez Boga. Tak. Potrzebujemy stworzyć warunki dla tego związku małżeńskiego, dla tej przyszłej rodziny. Z dom, praca. Wykształcenie. Tak, wykształcenie. Żeby to dziecko, które przyjdzie na świat, znalazło właściwą opiekę, schronienie. Przede wszystkim obecność Boga pomiędzy ojcem i matką. W tym ogrodzie miłości powstaje to życie i ono będzie wzrastało pod Bożą opieką, jeśli oddamy je Bogu, co jest bardzo istotne. Praktykujemy taki zwyczaj w naszym kościele błogosławienia dzieci. Ja zawsze się powołuję w modlitwie do Boga, prosząc za moimi synami. Panie, ja ich w Twoje ręce ofiarowałem. To są Twoje dzieci. Tak, to jest bardzo ważne, żebyśmy to życie małżeńskie prowadzili z Bogiem, aby On był na pierwszym miejscu, bo kiedy On będzie na pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie na właściwym. Proszę. Małżeństwo bez wyrzeczeń nigdy się nie utrzyma. Żeby wychować dzieci, ile musimy wyrzekać się różnych rzeczy. Wyrzekać się swoich jakichś przyjemności, czy stroi, czy czegokolwiek, bo poświęciliśmy się wychowaniu dzieci, żeby wykształcić je, żeby nauczyć je miłości do Boga. I wtedy tak jest czas zajęty, że na głupoty nie ma nawet czasu. I bardzo się cieszymy, że w ten sposób mogło nasze małżeństwo utrzymać się tak długo we wspólnej miłości, we wspólnej pomocy, we wspólnej tworzenia wspólnoty. Amen. Ja jestem szczęśliwym małżonkiem od 26 lat. No nie jesteśmy tak zaawansowani jak wy, ale mam nadzieję wytrwać do końca. Chciałbym nieco teraz zmienić temat i zastanowić się, w jaki sposób powstała Ewa. Czy ona powstała w próbówce? Nie. Jak to dzisiaj ludzie mają w zwyczaju. Ale jak czytamy, może otwórzmy Słowo Boże i przeczytajmy z drugiego rozdziału Księgi Genezis od wiersza 21 do 22. Jakie miało znaczenie sposób, w jaki powstała Ewa. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Dziękuję. Przecież Bóg mógł stworzyć Ewę tak, jak stworzył Adama, z prochu tej ziemi. A jednak stworzył ją z żebra. Jak? Dlaczego? Stworzył ją z żebra, dlatego żeby właśnie stała blisko jego boku, żeby czuła się bezpieczna przy nim. Nie miała rządzić nim, nie miała gdzieś być tam u podnóżka, ale właśnie blisko. Jak przyjął Adam Ewę? Może przeczytajmy te słowa. Chodzi tutaj o jedno i to samo ciało. Bliskość jedno drugiego. Jedno od drugiego jest zależne. Jedno drugiemu służy. Razem wędrują przez całe życie. Dlaczego jest kryzys dzisiaj małżeński? Dlatego, że złamano tą pierwotną przysięgę, która powinna człowiekowi od dnia ślubu służyć aż do końca dni. Tu nie ma przerwy, bo przerwa grzech przeciwko własnemu małżeństwu powoduje wielkie kalectwo rodzinie. Druga osoba, czy to żona nie dotrzyma wierności, czy mąż nie dotrzyma wierności, zadaje jedno drugiemu niepowetowany po prostu gwałt, czyn, który jest bolesny do końca życia człowieka. I dlatego właśnie mamy być wierni temu ślubowaniu, jakie zostało nam na początku nadane w naturze naszej. Amen.
Proszę. Właśnie nazwana została Ewa małżonką, bo z męża została zrodzona. Bo Pan Bóg zrodził z męża. I dlatego nie może kobieta powiedzieć, że ja jestem samodzielna, bo dam sobie radę. Świat to tak mówi, że ja sobie radę dam, ale niestety nie. Tak, nie jesteśmy niestety samowystarczalni. Jak Adam zareagował, gdy zobaczył Ewę? On ujął to wierszem. Może przeczytajmy te słowa, wiersz 23. On wyraził swoje uczucia w piękny, poetycki sposób. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Amen. Oto geneza powstania wszystkich kobiet. To nas nobilituje. To nam mówi, że zostaliśmy stworzeni przez Boga na Jego wzór i podobieństwo. I dlatego ja nie szukam krewnych w zoo. Nie szukam partnerki pośród małp. I gdy spojrzałem kiedyś na moją żonę, to było tutaj. I to w tym miejscu, w tej uczelni, a po takiej długiej modlitwie do Boga w sprawie mojego małżeństwa, zobaczyłem ją zupełnie inną. Zobaczyłem jako kobietę niezwykle atrakcyjną, piękną. Ona zresztą po dzień dzisiejszy taką jest. Ale my w tej chwili właśnie sięgamy do genezy, do samych początków. Ale warto zwrócić uwagę, my jako naród chrześcijański, jako ci, którzy uznają Pismo Święte za nas przewodnik naszego życia, warto w tej chwili zwrócić naszą uwagę na Nowy Testament, że to nowum, jakie Jezus Chrystus wprowadził w Nowym Testamencie, to między innymi zwrócił uwagę na odnowienie małżeństwa i wskazał, że ono jest święte, trwale, niezmienne i nierozerwalne. Gdyby młodzi ludzie, którzy ślubują sobie wierność, pozostali wierni temu, co na co Chrystus szczególnie położył w swoich kazaniach i w swoich nauczaniach, szczęśliwy byłby taki dom, taka rodzina, takie małżeństwo. Tak. I Chrystus przyrównał małżeństwo do Kościoła, że On jest oblubieńcem, a Kościół jest Jego małżonką. Tak piękne porównanie to jest, bo kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, to przyjdzie po swoją małżonkę. I wtedy wesele odbędzie się barankowe w niebie. To będzie cudny czas. I jeżeli to mamy przed oczami, to nigdy nam głupoty do głowy nie będą przychodzić. Tak, drodzy, Pan Jezus pragnie wspólnoty ze swoim Kościołem. Tak jak my pragniemy wspólnoty. Zostaliśmy stworzeni jako istoty społeczne. Potrzebujemy siebie nawzajem. Tej intymności. Bóg podzielił się nie tylko wizerunkiem, ale też swoją intymnością, miłością, zdolnością prokreacji. Proszę zauważyć, że aniołowie nie mają takiej zdolności prokreacji. To było dane tylko człowiekowi. Także owocem miłości są dzieci. I można powiedzieć, że my jesteśmy dziećmi Ojca, Stwórcy naszego, który przyszedł na tę ziemię i założył swój Kościół, nazwał go oblubienicą i pragnie wrócić. Dlaczego? Bo on kocha swoją oblubienicę i pragnie, żeby się ona przygotowała. Ale kto jest tą oblubienicą? To przecież my. To są nasze rodziny, to są nasze dzieci, to jest Kościół. Jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie przyszłych pokoleń. Od kogo to zależy? Kim one będą w życiu? Oczywiście od nas, od naszej dzisiejszej postawy. Jeśli one zobaczą takich małżonków jak wy, drodzy Alino i Stanisławie, w 66 lat wierni sobie,
to oni pójdą naszym śladem. Docenią te prawdziwe wartości. Stanisławie, chciałeś coś powiedzieć? Chciałbym może na tle tego zwrócić uwagę małżonek, żona, ślub, wesele, radość. Jak wyglądają dzisiejsze wesela, które powinny być błogosławieństwem dla tego urzędku, gdzie zgromadzają się ludzie, cieszą się, radują się, że oto dwoje ludzi tworzy teraz nową komórkę społeczną, co mają być błogosławieństwem. Wesela te są zamienione w rozpaczliwą sytuację. I bardzo często zamiast cementować tych ludzi, to jeszcze coraz więcej jest tutaj bardzo ujemnych cech, które przeżywa społeczeństwo. I dlatego objawienie świętego Jana właśnie mówi, że to doskonale weselisko, radość, radość wieczna odbędzie się zaraz, gdy Jezus Chrystus przyjdzie po powrocie na nowej ziemi. Do tego powinniśmy dążyć, ale nie weźmiemy w tym udziału, jeżeli serca nasze, myśli nasze, śluby nasze nie pozostale, ale wierności temu postanowieniu. Amen. Jeszcze nie możemy pominąć tego, że Jezus Chrystus dla Kościoła swojego poświęcił się i przelał swoją krew. I dlatego mężczyzna musi nieraz poświęcić się dla żony, jeżeli ona jest chora, jeżeli ma jakieś braki. Musi się poświęcić, jeżeli by chciał naśladować Jezusa Chrystusa. I bo takie rzeczy się zdarzają w rodzinach. Tak. I tu chciałbym zwrócić pewną uwagę. Ja w życiu moim udzielałem ponad 60 ślubów. Tak. W ciągu mego okresu czasu. Były takie lata, gdzie naprawdę była bardzo duża plejada i przegląd tych ślubów. I zauważyłem jedno, że tam, gdzie właśnie było to już widoczne na samym początku, że ludzie trzymają się naprawdę należycie, wzorowo, dają przykład dla innych, dla młodzieży. Było to zawsze wielkim błogosławieństwem brać udział w tej uczcie. Musimy już kończyć. Chciałbym zaapelować do słuchaczy, jakich zmian w życiu winniśmy dokonać, żeby zbliżyć się do Boga, do partnera, męża czy żony, aby ten związek zacieśnić, uczynić trwałym, wiecznym. Aczkolwiek na nowej ziemi nie będziemy rozmnażać się, to jednak będziemy tam żyć nadal, miłując siebie i Boga. Tego chciałbym życzyć wam, aby ta miłość nie ustawała, aby ta miłość doprowadziła nas do szczęśliwego zakończenia. Czego wam, drodzy, życzę, jak i nam tu obecnym. Amen. Na zakończenie pomodlimy się razem z Aliną. Ojcze niebieski, kochany nasz Zbawicielu, dziękujemy Tobie za te mądre rady, jakie dajesz nam w Słowie Twoim. Pozwól, żebyśmy mogli dalej utrzymywać się w Twojej łasce, w Twojej dobroci, w Twojej miłości i obdzielać tą miłością innych. Amen. Amen. Dziękuję serdecznie za wspólne studium biblijne i zapraszam na kolejne studium, które będzie dotyczyć szafarstwa i środowiska naturalnego. Dziękuję.